Siema, z tej strony Metal i jak widzicie mam rozwiązanie konkursu. No, najpierw pokażę, która praca wygrała. Mam jeszcze kilka informacji co do zawodów. Wygrała taka praca, już jest nadruk na koszulce. Myślę, że całkiem fajnie wyszła taka koszulka. Po takiej koszulce będziecie mnie mogli rozpoznać na zawodach w Bielsku. Dobra, to jest wygrana praca i użytkownik Nox Good chyba, jeśli się nie mylę. Wygrywa to pudełko, całkiem stylowe. I dwa sety, w tym set standardowy Fulbrightów. Nawet kamera tego nie łapie, bo się tak jarzy. I naklejki na naklejki Sudoku Cube. Dobra, to jest pierwsza nagroda, gratuluję serdecznie. Nie hejćcie, że nie wygraliście, bo zaraz zobaczycie jedną pracę, właśnie tą wygraną. I powiem wam, że była ona najlepsza. Oprócz tego było wiele innych prac, które naprawdę mi się podobały. Niektórzy użytkownicy bardzo się starali, ale jednak wybrałem taką, która mogłaby być bardzo uniwersalna. Na przykład do takich wizytówek, jak zrobiłem, też się przydała. No i tutaj mam 5 zestawów naklejek. Przerzucę was za chwilę do komputera i dwie osoby będą mogły wybrać po dwa zestawy. Pierwsza osoba wybierze pierwsze dwa, druga osoba wybierze drugie dwa z ostatnich trzech. Dobra, to jest tyle i niestety wysłane nagrody będą dopiero po weekendzie, bo jadę na zawody. O, i tutaj mam taką informację co do zawodów. Tu będę miał ze sobą taką wielką walizę i będę miał i mam napis metal, więc po czym łatwo będzie rozpoznać, gdzie jestem. Tutaj po prawej stronie mam napis zielony metal, tu mam chude, nieważne, i tutaj mam żółty metal, więc ogólnie łatwo będzie mnie znaleźć przy jakichś stoiskach czy coś. Więc podchodźcie i możecie kupić naklejki, kostki, zapytać się coś, pogadać. Ja jestem otwarty. Jeszcze raz pokażę pracę, w której mnie możecie zobaczyć i przerzucam was do komputera. Siema, z tej strony Metal. Jak widzicie, jestem już na komputerze i teraz będzie losowanie dwóch osób w losowaniu komentarzy. Mam tutaj 13 stron, na których mam was wypisanych wszystkich. I od razu powiem, że liczy się nazwa na niebieskim, czyli jak na tej stronie będzie nazwa na niebieskim, a zdjęcie będzie tutaj, to jednak jest do tej strony. Dobra, nie wiem, już nie będę przelatywał całej wszystkiego, może wam się rzuci coś w oczy. Dobra, będę losował. O, najpierw wspomnę o wygranej pracy. Wygrała praca użytkownika Nox Good. Jest to takie coś. Mi się bardzo spodobało, łatwo było to umieścić na koszulce. Łatwo, bardzo jakby takie estetyczne. Ta postać jest całkiem. Napis też. Jak już widzieliście w sumie na koszulce, którą wcześniej pokazywałem. No i przy okazji łatwo było zrobić jakąś wizytówkę z tym, więc jest dobra robota. O! Dobra, będę losował teraz z takiej strony losowe.pl, żeby nie było jakiegoś, nie wiem, niewiadomej czy coś. Zwykle wszyscy losują z random.org, ale stwierdziłem, że żeby nie było jakiejś monotonności, no to wybrałem inną, też losową. Mamy 13 zakładek, jedno z 13, generujemy 9, strona numer 9, to jest dla upewnienia 11, 10 i tutaj dla upewnienia jest 9 strona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wybieramy jedną z 6 osób. Generujemy numerek 2. Uwaga, uwaga, numerek 2 to Magda Bog. Może Bóg, ale nie wiadomo. Dobra, napisz do mnie na maila najlepiej metalstickers@gmail.com. No i to jest pierwsza osoba.
I ty jako pierwsza możesz wybrać dwa sety naklejek. Kolejny raz, 13. Losujemy. Strona numer 6. Sprawdźmy, sprawdźmy. Tu jest numer. To jest numer 5. To jest numer 6. Dobra, 1, 2, 3. 4, 5, 6. I tu już niestety, sorry Antony, nie załapujesz się, damy ci Enter. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób losujemy. Jedną z sześciu osób. Szczęśliwcem jest numerek 3. 1, 2, 3. Kamilos Cube. Widzę, że też się interesujesz kostkami. Gratuluję. Jako drugi możesz wybrać dwa z trzech pozostałych setów naklejek. I napisz właśnie też do mnie na metalstickers@gmail.com. I to chyba byłoby na tyle w tym filmiku. No i dzięki za obejrzenie. Myślę, że nie ma żadnych niejasności. I do zobaczenia następnym razem.